Szanowni Państwo, ja się nazywam Ernest Bodziuch i będzie mi bardzo miło poprowadzić naszą dzisiejszą uroczystość 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ale Pan Prezydent o tym wspomniał i warto, żebyśmy też pamiętali o tym, że historia giełdowości w Polsce to nie 30 lat, ale ponad 200 już, bo patrzę na Pana Prezesa, w maju byśmy 204 urodziny obchodzili, prawda? Właśnie, 204, ponad 200 lat historii. Szanowni Państwo, przy tej okazji chciałem podziękować Panu Prezydentowi za objęcie honorowym patronatem dzisiejszej uroczystości. Odbywa się ona, jak widzą Państwo, w formule hybrydowej. Takie mamy czasy. Pan Prezydent mówił, że za wiele lat być może spotkamy się tutaj, czy część się spotka. Nasza giełda będzie dużo większa i oby już w formule normalnej. Szanowni Państwo, za chwilę pierwszy z paneli, który nas czeka. Patrzę na Przemysława Gerszmana, doradcę zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, bo on poprowadzi ten panel przez Giełdę ku Nowoczesności. Przemku, zapraszam Cię serdecznie. Oddaję głos. Proszę bardzo. Może ja na początek oddam swój, będzie działał. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Przemysław Gerszman i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę dla Państwa. Na scenę zapraszam Pana Marka Dietla, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Szanowni Państwo, witam wszystkich z Państwa, którzy oglądacie nas w internecie za pośrednictwem mediów online'owych. Witam zarówno też Państwa, którzy jesteście na sali i oglądacie nas. Również w szczególności witam oczywiście Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, który przysłuchuje się naszej debacie. Pozwólcie Państwo, że przedstawię na początku naszych panelistów. Całość odbywa się w formie hybrydowej, także tutaj na scenie ze mną jest Pan Prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry jeszcze raz. Natomiast teraz chciałbym powitać osoby, które się wdzwaniają do nas za pośrednictwem internetu i jest to pan dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista PKO SA. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, witam. Jest z nami także dr Wiesław Żyznowski, prezes zarządu Mercator Medical SA. Dzień dobry. Czy mamy połączenie? Dobrze, to ja powitam teraz pana Dawida Cysonia, prezesa zarządu ML System SA. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Witam także pana Rafała Kozłowskiego, prezesa zarządu Asseco Enterprise Solutions. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry oraz witam pana Grzegorza Miechowskiego, członka zarządu 11bit Studios. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie kieruję do pana prezesa Marka Dietla oraz do pana Ernesta Pytlarczyka. Giełda jest nierozerwalnie związana z gospodarką. Trudno o silną i płynną, innowacyjną giełdę bez dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Które z ostatnich wydarzeń gospodarczych miały bądź będą mieć największy wpływ na rozwój polskiego rynku kapitałowego? Proszę o odpowiedź, panie prezesie. Bardzo źle słyszymy pana prezesa. Proszę ich nie wyłączać. Dobra, teraz lepiej, Ernest? Super. Dobra, to będziemy się zamieniać mikrofonem. Więc podziękowałem Przemkowi. To, czego nie słyszeliście, to podziękowałem Przemkowi i zacząłem już przechodzić do odpowiedzi na pytanie. Mianowicie Przemek jako autor książki Śladami Warrena Buffetta bardzo dobrze, myślę, wiesz, że
Najważniejsze są to, co zresztą pan prezydent też powiedział, szybko rosnące firmy z etycznymi zarządami. No to jest po prostu stała taka mantra giełdowa, że tego nam trzeba jak najwięcej. Natomiast, żeby one się pojawiały na giełdzie, trzeba im stworzyć tutaj dobre warunki. I część tych warunków my jako zarząd giełdy, zespół giełdy, doradcy zarządu możemy tworzyć i rzeczywiście w ostatnim roku to się udało nadzwyczaj dobrze. Przypomnę tylko, że na koniec czwartego kwartału zeszłego roku byliśmy drugą giełdą pod względem płynności w całej Europie. Wyprzedziła nas tylko Deutsche Börse. Drugi element to jest taki, na który mamy mniejszy wpływ, to jest otoczenie makroekonomiczne i ono nam niezwykle sprzyjało. Jest to paradoksalne, że wszyscy walczymy z pandemią, ale akurat pandemia i środowisko niskich stóp procentowych, o czym pewnie dr Pytlarczyk będzie szerzej mówił, no bardzo nam sprzyja. Rzeczywiście wielu emitentów naszych po prostu nie ma lepszej ekonomicznie opcji pozyskiwania kapitału bądź dawanie płynności swoim dotychczasowym inwestorom niż właśnie poprzez wejście na giełdę. I jeśli potrafimy mieszać te trzy elementy, czyli taki duch zdrowej przedsiębiorczości, etycznej przedsiębiorczości z dobrze zorganizowanym rynkiem i dobrymi parametrami szeroko rozumianej ekonomii, to tworzy zbiór, miałbyś jedno zdarzenie, ale to jest właściwie taki kompleks, który zapewnia powodzenie giełdzie, powodzenie rynkowi kapitałowemu. To teraz chyba moja kolej, prawda? Tak jest, tak. Poprosimy o odpowiedź pana doktora Ernesta Pytlarczyka. Tak, a więc rzeczywiście ten wątek niskich stóp procentowych i pandemii należałoby dość mocno rozwinąć. Rzeczywiście sama pandemia spowodowała zmianę wzorców zachowań nawet po stronie inwestorów. Pojawiła się cała rzesza tak zwanych graczy indywidualnych, day traderów często, ludzi, którzy po prostu ze względu na może nadmiarowy czas postanowili zająć się giełdą. No i giełda oczywiście to nie tylko wyceny, ale to też ta część napływu kapitału, przepływu kapitału między różnymi klasami aktywów i to ewidentnie bardzo wspierało giełdę. Również polska giełda część tego globalnego trendu doświadczyła i część zjawisk w Polsce można temu zdecydowanie przypisać. Zresztą pamiętajmy, że w Polsce to doświadczenie zerowych stóp procentowych jest stosunkowo nowe, a więc te trendy, które mieliśmy na megatrendy nawet, które były widoczne na globalnych parkietach w Polsce, czyli to przesuwanie oszczędności z właśnie na przykład lokat bankowych, ale też obligacji skarbowych do bardziej ryzykownych klas aktywów, alternatywnych klas aktywów następuje dopiero teraz. Jeżeli miałbym wskazać na czynniki, które będą moim zdaniem kluczowe dla rozwoju polskiej giełdy, ale w takim horyzoncie średniookresowym lub nawet dłuższym okresie, to będzie przede wszystkim uporządkowanie systemu emerytalnego. To jest czynnik, który wisi od kilku lat bardzo mocno nad wycenami nad polskiej giełdzie. To jest taki czynnik niepewności. Właściwie to zaczęło się od reformy OFE, i cały czas ten czynnik jest istotnym czynnikiem wpływającym na wycenę albo poprzez swoją niepewność wpływający na wycenę. Myślę też, że bardzo istotne będą wszelkiego rodzaju zmiany podatkowe, które prawdopodobnie z mocno, powiedzmy, zapowiadanym nowym ładem prawdopodobnie będą postępowały. Nie wiemy oczywiście, jaki to będzie miało wpływ na giełdę, ale te zmiany podatkowe, jeżeli wierzyć prasie, będą dość istotne, a więc one poprzez zmianę stóp oszczędności będą oczywiście wpływały też na zachowania konsumentów i częściowo inwestorów. I ta fala środków, które prawdopodobnie będą związane z Funduszem Odbudowy, Krajowym Planem Odbudowy, to też będą czynniki, które mocno wpłyną na aktywność ekonomiczną, a jak wiadomo, no giełda w dużym stopniu powinna jednak odzwierciedlać tą aktywność ekonomiczną i perspektywy.
To nie jest oczywiście tak, że giełda jest niezbędna do funkcjonowania dobrej gospodarki, ale na pewno jest bardzo ważnym elementem, który pozwala inwestorom w pełni partycypować w owocach wzrostu gospodarczego. Pytanie kieruję do panów prezesów zarządu spółki Mercator Medical, ML System oraz Asseco Enterprise Solutions. Miniony rok był ogromnym rokiem wielkich zmian, które dotyczyły przede wszystkim przedsiębiorców, którzy byli poddani szczególnie trudnej próbie. Jedną ze spółek, która nie tylko doskonale poradziła sobie w zaskakująco zmiennym środowisku, ale też poprawiła swoje wyniki, jest ML System. Stąd moje pytanie, proszę o komentarz, jak udało się Państwu dokonać tak gwałtownej poprawy wyników oraz co skłoniło Państwa do dalszego rozwoju pomimo no, tak trudnych warunków, jakie mieliśmy w zeszłym roku, w zasadzie nadal mamy w gospodarce. Dziękuję bardzo za pytanie. No proszę Państwa, zeszły rok to był rok specyficzny. Z jednej strony wyzwania związane z lockdownem, ze zwiększoną absencją pracowników, z zerwanymi łańcuchami dostaw. Z drugiej strony bardzo mocno zmieniające się otoczenie gospodarcze. Lockdowny powodowały zamykanie się rynków w niektórych krajach, w innych powodowały zupełnie inne zapotrzebowanie na produkty. Umiejętność dostosowania firmy, dostosowania organizacji do zmieniającej się rzeczywistości, no to rzeczywiście pokazuje siłę firmy. Tego udało nam się dokonać w naszej firmie. Zmieniliśmy szybko ofertę produktową, dostosowaliśmy rynki zbytu do aktualnej sytuacji gospodarczej, przerzuciliśmy siły sprzedażowe z rynku Europy Południowej na rynki Europy Północnej, tam gdzie gospodarki lepiej radziły z pandemią. Także to wszystko były działania, które powodowały, że organizacja nie stała, organizacja się zmieniała i w elastyczny sposób dostosowywała się do nowej sytuacji rynkowej. Natomiast z drugiej strony pytał Pan o inwestycje. No proszę Państwa, strategia firmy, czy strategia firmy nie tylko naszej, ale w większości firm produkcyjnych, powinna być oparta o planowanie wieloletnie, nie o planowanie rok do przodu, dwa lata do przodu. No już dzisiaj musimy przewidywać, co się stanie w roku 2024, 2025, 2026 i tak budujemy strategię. Ta strategia jest dobrze przyjmowana przez rynek, to widać po kursie naszych akcji, z czego jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni. I w myśl zasady inwestuj w kryzysie, a w okresie rozwoju korzystaj z efektów tego rozwoju. No, nasza firma tak działa, nasza organizacja tak działa. Do tego wychodzą takie, my to nazywamy wewnętrzne czynniki wzrostu. To znaczy w momencie pierwszego lockdownu całe otoczenie rynkowe jakby zwolniło, cała gospodarka zwolniła, home office, pewne decyzje administracyjne zwolniły, natomiast w działach R&D naszej firmy, w działach produkcyjnych naszej firmy pewne procesy przyspieszyły. Przyspieszyły, dlatego że uważamy, że w którymś momencie lockdown się skończy, pierwszy, drugi, trzeci, dzisiaj kończy się trzeci, być może będziemy mieli czwarty, być może piąty, ale kiedyś kryzys się skończy. Cała Europa, cały świat będzie wtedy na fali wielkich wzrostów i my jako organizacja musimy być do tego przygotowani. To jest chyba siła naszej firmy, umiejętność dostosowywania się i naprawdę wysokiej klasy specjaliści zatrudnieni zarówno w działach produkcyjnych, operacyjnych, jak i przede wszystkim w R&D. Dziękuję. A z jakimi nowymi wyzwaniami musiała sobie poradzić największa polska spółka informatyczna i co przyczyniło się do poprawy wyników Asseco Poland? Jeszcze raz dzień dobry. To był bardzo ciekawy okres. Zaczęło się rok temu w marcu i była wielka niepewność wtedy i to był taki główny element, który nam towarzyszył. Natomiast bardzo szybko okazało się, że jest pewne kluczowe słowo, które pomaga nam, ale i naszym klientom, czyli cyfryzacja. Po pierwsze, cyfryzacja to jest sposób na szybsze, lepsze dotarcie do klientów firm, którym sprzedajemy nasze oprogramowanie i usługi, co pociągnęło oczywiście popyt i to jest widoczne w wynikach 2020 roku. Cały czas widzimy
żyjemy również w bieżącym roku, ale ta cyfryzacja pozwoliła nam też świadczyć pracę zdalnie. Dzięki temu nasi pracownicy w 95% mogli zostać w domach. To w żaden sposób albo w bardzo ograniczony sposób wpłynęło na sposób świadczenia usług przez nas. I to jest właśnie siła cyfryzacji. Jakbym miał tak dość krótko podsumować, to właśnie takimi słowami bym to zamknął. Dziękuję bardzo. Jest już z nami pan dr Wiesław Żyznowski, prezes zarządu Mercator Medical S.A. To samo pytanie kieruję więc do pana. W jaki sposób spółka Mercator poradziła sobie z ogromnym popytem ze strony klientów, a jednocześnie z trudnościami, jakie stawiał lockdown globalnej gospodarki? My sobie nie poradziliśmy z popytem rosnącym i niestety musieliśmy redukować dostawy, nawet rezygnować z wielu kanałów dostaw i skupiać się tylko na potrzebach związanych z COVID-em, a na dodatek nie poradziliśmy sobie też z tym w ten sposób, że ceny rękawic wzrosły w najmocniejszym, w tym szczytowym okresie wzrosły kilkukrotnie. Myślę, że nawet był taki moment, że one wzrosły dziesięciokrotnie. A więc z tego punktu widzenia, z punktu widzenia użytkowników pandemii, niezbyt sobie branża z tym poradziła, ale paradoksalnie odbiło się to bardzo korzystnie na jej wynikach. My nie jesteśmy jedyną firmą, która ma takie rewelacyjne wyniki. Cała nasza branża zarabia krocie i z punktu widzenia zewnętrznego świata, jakby świata spoza branży, to nie jest poradzenie sobie z tym kryzysem. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, to ja muszę przyznać, że to, co się stało z Mercatorem, my osiągnęliśmy w bardzo dużym stopniu dzięki GPW w Warszawie. To GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jest jedną z może nielicznych instytucji kontrolowanych i regulowanych bardzo mocno przez państwo, o których ja mogę mówić tylko w superlatywach, i to podobnie zgadzam się tutaj z prezydentem Dudą. Od 30 lat tak o niej myślę i będąc od 7 lat prezesem spółki giełdowej i dominującym akcjonariuszem, a w tej chwili prezesem i dominującym akcjonariuszem spółki, która jest w WIG20, nadal podtrzymuję te superlatywy i życzę giełdzie jak najwięcej dobrego. My w 2013 roku weszliśmy na giełdę, pozyskaliśmy 30 milionów. Dzięki temu zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy naszą pierwszą fabrykę w Tajlandii. Później drugi raz zrobiliśmy emisję akcji SPO, też uzyskaliśmy podobną kwotę i dzięki tej kwocie wybudowaliśmy drugą fabrykę i dzięki tym dwóm, pierwszej rozbudowanej, a drugiej wybudowanej od zera fabryce, jesteśmy w tym miejscu w czasie pandemii, w jakim jesteśmy. Gdybyśmy nie mieli fabryk i bylibyśmy tylko dystrybutorem, to skala naszego sukcesu covidowego byłaby kilkukrotnie mniejsza. Także z mojego punktu widzenia, gdzie w tej chwili kapitalizacja spółki jest kilkumiliardowa, aktywa netto spółki to jest grubo ponad miliard, ja mogę powiedzieć, że zawdzięczam to w bardzo dużym stopniu giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, także na ręce pana doktora Dietla i poprzednich twórców i szefów giełdy mogę tylko posłać w ten sposób słowa podziękowania i wdzięczności, i życzyć wszystkim innym przedsiębiorcom, którzy albo dopiero zaczęli przygodę z giełdą papierów wartościowych w Warszawie, albo którzy o tym myślą, żeby mogło się stać to samo z nimi, co się stało z Mercatorem, powtórzę, w dużym stopniu dzięki giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o naszą przyszłość, no to
My bynajmniej nie planujemy spocząć na laurach. Wręcz ja muszę się poczuć jako człowiek tak z 20 lat młodszy, jakkolwiek jeszcze biologicznie nie jestem aż tak bardzo stary, ale muszę się poczuć nawet w stosunku do tego młodszy, żeby podołać tym wyzwaniom, które stoją przed nami w związku z tym, że zarobiliśmy i zarabiamy tak dużo pieniędzy i chcemy te pieniądze, będziemy chcieli te pieniądze wykorzystać w jak najlepszy sposób, będziemy chcieli spowodować, żeby Mercator był no, taką spółką międzynarodowym, globalnym brandem, z którego GPW w Warszawie i prezes GPW będą dumni w przyszłości. Bardzo dziękuję za ciekawą odpowiedź i w imieniu giełdy dziękuję też za wszystkie dobre słowa pod adresem Giełdy Papierów Wartościowych. W ostatnim czasie najgorętszą branżą na naszym warszawskim parkiecie jest, wydaje mi się, sektor game devu. Na naszym rynku mamy notowane około 60 spółek z tego segmentu, czyli w zasadzie najwięcej na świecie. Jest z nami pan wieloletni prezes 11bit Studio, założyciel tej firmy, spółki, która była jedną z pierwszych spółek z tego segmentu notowanych na warszawskim parkiecie. Stąd moje pytanie do pana prezesa Grzegorza Miechowskiego. Jakie są czynniki tak dynamicznego rozwoju branży game devowej w ostatnich latach w Polsce? W ostatnich latach myślę, że tymi czynnikami będzie to, że powiedziałbym masę krytyczną, jeśli chodzi o zebraną wiedzę, umiejętności, w jaki sposób tworzyć gry. To jest wiele lat, myślę, że kiedy Polacy, młodzi Polacy zaczęli grać, to były początki 90. i od tego czasu, 10 lat później, kiedy się skończyła i można było zacząć o tworzeniu własnych gier. Chcieliśmy tę wiedzę zbierać i jakiś czas temu od tych spółek polskich zaczęło dużo i zaczęło osiągać swoje pierwsze sukcesy. Zaczęło, myślę, 20 lat przepośrednio zebraliśmy odpowiednią wiedzę, która była potrzebna. Natomiast w tym sukcesie w ostatnich latach myślę, że też niezwykle pomaga to, czego myślę, tak o czym przed chwilą też mówił oraz, że działa w skali globalnej. Polskie spółki growe działają w skali globalnej od samego początku. Nie da się wydać gry dużym sukcesem na rynku polskim, pozwolić rozwijać na jakiejś spółce w dynamiczny sposób. W związku z czym każda spółka od razu od działania w skali globalnej jest niezwykle ważny czynnik w ostatnich latach, jeśli chodzi o szybki rozwój polskiej branży. Plus transformacja cyfrowa, oczywiście dystrybucja cyfrowa gier nie była odwikłaniem z tej płatnej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Za nami 30 lat od restartu funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych. Zrobiliśmy w tym czasie bardzo duży skok technologiczny. Mamy ciągłe notowania, możemy składać zlecenia mobilnie. Giełda stała się też częścią systemu emerytalnego w Polsce i mieliśmy kilka przykładów bardzo dużych prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Te wydarzenia są już za nami. A jakie będą nowe siły napędowe do dużych rynkowych zmian? Gdzie możemy upatrywać największych szans na rozwój polskiego rynku? I o odpowiedź na to pytanie poproszę pana prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Bardzo dziękuję. To jest niesamowite słuchać państwa, naszych emitentów. Wszystkie spółki, które są tutaj reprezentowane, odniosły sukces na globalnym rynku. Prawda? Gdybyśmy powiedzieli 30 lat temu w kraju, który w poprzednim roku przed powstaniem giełdy zanotował dwucyfrowy spadek PKB i miał inflację dwucyfrową miesięcznie, w poprzednim roku 11% miesięcznie, pamiętajmy, była inflacja w 90 roku, to nikt nie uwierzył, że będziemy mieli panel za 30 lat, w której firmy mówią, jak osiągają sukcesy na rynku globalnym, czy to w produkcji, czy to w informatyce, czy to w rozrywce, czy to w technologiach odnawialnych. No to jest po prostu niesamowita zmiana i niesamowity skok. Ale giełda, bo to rozumiem, tego dotyczy twoje pytanie, Przemku, to też jest bardzo nowoczesne przedsięwzięcie. W tym roku świętujemy też 50-lecie pierwszej giełdy elektronicznej
elektronicznej Nasdaqa. I pomyślmy sobie, że już 50 lat temu można było całkowicie elektronicznie handlować na giełdzie, kiedy jeszcze nikt tam poza DARPą i jakimiś eksperymentami wojskowymi nie miał dostępu do internetu, prawda? Więc to jest niesamowite, że giełdy muszą być nowoczesne. Na naszym podwórku też to jest niezwykłe, że Wiesław Rozłucki i jego współpracownicy od razu powiedzieli, że giełda będzie miała elektroniczny arkusz zleceń, prawda? To wcale nie było takie oczywiste, bo 30 lat temu nie musiało tak być. Tylko było nastawienie takie, że zawsze robimy najnowocześniejsze, korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań. No, my powiedzieliśmy teraz sobie 3 lata temu, że zmieniamy czy rozwijamy twórczo to, co ojcowie założycieli nam pozostawili, czyli nie tylko korzystamy z najlepszych rozwiązań technologicznych, ale tworzymy własne, które właśnie będziemy mogli zglobalizować, bo nasz taka podstawowa działalność jest jednak jakoś ograniczona do rynku polskiego, Europy Środkowo-Wschodniej, a sprzedaż technologii jest tutaj nieograniczona. I pierwsze 4 produkty technologiczne mamy już sprzedaży, ale w takim zwrotnym elemencie liczymy na to, że też technologia będzie tą siłą napędową rozwoju naszego rynku. I choć i tak tylko powiem te produkty, które wytwarzamy technologiczne, żeby Państwu zilustrować, jak one mogą się przełożyć na to, jak będzie zorganizowany rynek właśnie od tej strony technologicznej. Więc pierwsza rzecz, prawda, takie narzędzie TCA Tools, które pozwala ocenić wszystkie koszty i te prowizyjne i te, które są związane ze spreadami i wpływem na rynek handlu. No, danych strategii inwestycyjnych. No znowu, z jednej strony jest to produkt eksportowy, chcemy to na różnych rynkach wprowadzić, dać takie narzędzia biurom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych w Polsce i za granicą. Natomiast oczywiście, jeśli inwestorzy będą mieli dostęp do tego, no, najlepszej, najtańszej sposoby zawierania transakcji, to oczywiście efektywność rynku wzrasta, prawda? Narzędzie GRC by GPW Tech, tak? To jest takie rozwiązanie, które z kolei ułatwi bycie w zgodności z przepisami, zarządzanie ryzykiem. No, fundamentalne rzeczy z punktu widzenia też oceny też procesów w firmie i tak dalej. No, fundamentalne rzeczy z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Znowu, z jednej strony produkt eksportowy, z drugiej strony na pewno inwestorzy docenią te spółki, które będą miały dobre narzędzia do zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem i procesami. Po prostu zwiększa to efektywność biznesu. Czy nasz system transakcyjny, który wydaje się, że będzie najszybszym systemem transakcyjnym na świecie, znowu myśl jest eksportowa, globalny produkt, ale też 10 razy szybszy system niż dzisiejszy pozwoli na zupełnie nową jakość handlowania na giełdzie. Czy nasze rozwiązania wokół blockchaina, tokenizacji aktywów? Znowu chcemy to rozwiązanie udostępniać, chcemy, żeby było globalne, ale będzie nam to też umożliwiało handel zupełnie nowymi klasami aktywów, niekoniecznie instrumentami finansowymi. Więc tak krótko podsumowując odpowiedź na twoje pytanie, trzeba tworzyć rozwiązania, które w skali globalnej są najlepsze, wykorzystywać je u siebie i to właśnie ta technologia napędzi w horyzoncie, który nakreślił pan prezydent, 30-letnim, to czym będzie polski rynek kapitałowy i czym będzie spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzięki. Dziękuję. Czyli pan prezes stawia głównie na rozwiązania technologiczne, a pytanie do doktora Ernesta Pytlarczyka. Co pańskim zdaniem będzie tymi siłami, nowymi siłami napędowymi dla polskiego rynku kapitałowego i dla giełdy? Część odpowiedzi już padła w tym poprzednim pytaniu, a więc te trendy globalne, które już są dobrze usankcjonowane na rozwiniętych rynkach, one z pewnym opóźnieniem docierają do Polski. To nie jest źle, wiele rzeczy się na to złożyło, również to, że bardzo długi czas właśnie polska gospodarka charakteryzowała się no, lepszym tempem wzrostu, ale też uniknęła kryzysów, miała bardziej konserwatywną politykę pieniężną. Te duże trendy na przykład, które na giełdach światowych są od dawna obecne, to jest na przykład rozwój ETF-ów i zarządzania pasywnego. To zdecydowanie już zaczyna docierać do Polski. Jeżeli połączymy to z tym otoczeniem makroekonomicznym, no to będzie prawdopodobnie taka prawidłowość, która no, również wpłynie na wycenę, a więc poprzez tą masę napływu środków na giełdę podniesie wyceny. Bardzo ważne jest to, co się dzieje zresztą teraz w gospodarce światowej. My widzimy kształtowanie się albo formowanie się takich właśnie nowych, dużych trendów, rywalizację geopolityczną wielkich mocarstw.
No, my nie, oczywiście jesteśmy tutaj, no nie jesteśmy wśród tych wielkich mocarstw, ale zdecydowanie wynik tej rywalizacji wpłynie na to, jaką rolę będzie odgrywała polska gospodarka, jaką rolę będą odgrywały polskie podmioty. A więc możemy sobie wyobrazić, że w tym wirze globalnych wydarzeń w handlu międzynarodowym, gdzie mówimy o skracaniu łańcuchów dostaw, gdzie mówimy o przeobrażeniach demograficznych, gdzie trendy migracyjne też mają wpływ. W dużym stopniu te trendy mogą wpływać na to, jakie będzie miejsce polskiej gospodarki. I tu jesteśmy dość optymistyczni, dlatego że skracanie łańcuchów dostaw no, zdecydowanie powinno wpłynąć na wzmocnienie roli polskiej gospodarki właśnie w tych krótszych łańcuchach dostaw. To my będziemy mieli ważniejszą rolę w Europie, i będąc takim do tej pory zapleczem przemysłu europejskiego, prawdopodobnie pójdziemy na kolejny poziom wyżej. Te wszystkie trendy będą miały oczywiście odzwierciedlenie też w polskiej giełdzie. To, co się dzieje w ostatnich latach, czyli tutaj wspomniany na przykład game dev. Jeszcze kilka lat temu to był temat, który był, no może nie to, że zaniedbywalny, ale całkowicie na innym poziomie, a w tym roku mieliśmy już bardzo mocno od początku roku podbijane jedno z equity stories polskiej firmy właśnie z tego sektora i to było, można powiedzieć, historia o charakterze globalnym, a więc to, co przyniosą nam te zmiany w najbliższych latach, w łańcuchach dostaw, w miejscu, jakie polska gospodarka zajmie w tej gospodarce globalnej, prawdopodobnie będzie miało odzwierciedlenie na warszawskim parkiecie i to rzeczywiście wygląda bardzo ekscytująco, bo mamy cały czas zbyt mało reprezentowanych firm z sektorów, które są taką siłą polskiej gospodarki, a więc to jest sektor na przykład przemysłowy, dlatego że struktura własnościowa w tym sektorze często jest taka, że to są po prostu filie międzynarodowych koncernów, często są to firmy, które są na przykład nienotowane, firmy rodzinne. Myślę, że z rozwojem giełdy, o czym zresztą prezes wspomniał, z łatwością wchodzenia na parkiet, ale też z transparentnością i bezpieczeństwem obrotu, związane jest to, że więcej tych firm będzie chciało na ten parkiet wejść, a właściciele będą chcieli się tymi swoimi obozami pracy albo podzielić, no albo z nich po prostu po latach ciężkiej pracy skorzystać. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję też, że wspomniał Pan o sile polskiej gospodarki i polskiej giełdy, bo tego będzie dotyczyło moje kolejne pytanie. Mianowicie siłą napędową amerykańskiej gospodarki, tej, która ma największą giełdę na świecie, są głównie spółki technologiczne. Spółki, które znamy i których używamy w zasadzie każdego dnia, czyli takie jak Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft i tym podobne. I moje pytanie jest, w jakich branżach polskie spółki mogą wypracować przewagę nad innymi krajami i stać się regionalnymi liderami w przeciągu najbliższych lat. Gdzie tkwi nasza przewaga i co pomogłoby w dalszym rozwoju tej branży czy tym spółkom? I o odpowiedź na to pytanie poproszę pana Rafała Kozłowskiego. To jest bardzo dobre pytanie. I tutaj przy tej okazji chciałem się też podzielić pewną historią dotyczącą naszej współpracy jako ASECO z giełdą i w ogóle z całym systemem finansowania takich podmiotów jak ASECO czy tego typu firmy. Otóż my też jesteśmy 30-latkiem, czyli nasze początki sięgają początku lat 90. W 2000 latach weszliśmy na giełdę i to był taki bardzo zwrotny moment w rozwoju ASECO, bo rynek kapitałowy pozwala akceptować zupełnie inny poziom ryzyka. I to jest nie do przecenienia wkład właśnie całego rynku kapitałowego, ale i giełdy, która jest organizatorem obrotu. Dzięki tym pieniądzom udało wyjść się ASECO poza granice Polski. Wtedy została kupiona pierwsza zagraniczna spółka, czyli spółka na Słowacji i to był początek. Potem tych podmiotów giełdowych w granicach naszej grupy pojawiło się kilka. Powchodziliśmy z różnymi, bądź to branżowymi liderami, bądź liderami z różnych geografii na rynek publiczny. I rzeczywiście poza taką motywacją menedżerów, liderów, którzy prowadzili te wszystkie przedsięwzięcia i całe ASECO,
takim punktem zwornikowym, takim pewnym elementem, który wspomagał myślenie o przyszłości, o strategii, o finansowaniu długoterminowym, właśnie była giełda, więc to jest bardzo ważny element. A teraz przejdę trochę do pytania. Nie chcę spekulować, w jakich miejscach możemy odnosić sukces globalny. My w Asseco mamy takie bardzo z jednej strony przyziemne myślenie o biznesie, czyli o tym, że trzeba codziennie pracować i bez pracy nie ma kołaczy, taka konsekwentna praca codzienna na małych projektach, średnich projektach, ona w sumie przyniesie wartość i tego zawsze się trzymaliśmy i tego będziemy się pilnować w przyszłości. Natomiast to, co jest istotne, to to, że naszym zdaniem my jesteśmy w stanie konkurować na rynku, bardziej to określamy rynkiem międzynarodowym, właściwie w każdym segmencie IT. I trochę historia Asseco jest taką próbą pokazania, że da się to zrobić. Jak to zrobić? No trochę tak, jak my próbujemy to robić. To znaczy my bardzo forsujemy model, który sami określamy modelem federacyjnym. Jego korzenie biorą się stąd, że nie wierzyliśmy, że na początku lat 90., ale i też w latach 2000 jest wystarczająco dużo kapitału w takich krajach jak Polska i krajach ościennych. Natomiast takiej przedsiębiorczości i myśli, co można zrobić, wyprodukować, jest wystarczająco dużo. Stąd nasz pomysł na skrzyknięcie, mówiąc tak potocznie, przedsiębiorców, którzy mają ambicje produktowe, chcą produkować software dla klientów, zrzeszenie ich i w taki sposób powstało Asseco, powstał ten model federacyjny i tak rzeczywiście działamy od 30 lat i mamy nadzieję działać dalej, bo wierzymy, że ten model jest bardzo sprawny. Dziękuję bardzo. Bardzo jestem ciekaw, jak na to pytanie odpowie pan Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System. Proszę Państwa, marki, które Pan wymienił, no to są marki z grupy IT i z grupy nowych technologii. Ile w grupie IT gamingowej nasza giełda, czy nasza gospodarka jest bardzo silna, wiele rozpoznawalnych marek, bardzo, bardzo rozpoznawalne produkty tych firm, tak w branży technologicznej tutaj mamy pewne braki. No nie mamy zbyt wiele firm technologicznych, typowo technologicznych, typowo związanych z nowymi technologiami, z nowymi trendami na giełdzie papierów wartościowych. Na palcach jednej ręki można wyliczać marki ML System, Wigo i tym podobne, natomiast tego typu firm nam brakuje. Powinniśmy w ogóle jako gospodarka położyć większy nacisk na kształcenie kadry w tym zakresie. Dzisiaj zdobycie dobrego pracownika w zakresie fizyki kwantowej, w zakresie inżynierii, nanotechnologii materiałowej, no jest bardzo trudne na naszym rynku. I tutaj powinniśmy się zastanowić, co zmienić, żeby nasza gospodarka w tym zakresie odrobiła dystans, który nas dzieli do świata z jednej strony, a z drugiej strony te marki, które już się dzisiaj kreują na globalne ramach nowych technologii, no wesprzeć w taki sposób, żeby no, giełda stała się taką trampoliną do tego, żeby stały się rzeczywiście markami globalnymi, a nie tylko mówiły, że się staną. No to jest chyba taka moja recepta na to, co zrobić, żeby również w tym obszarze marek, który pan redaktor wymieniał wcześniej, odrobić dystans do świata. Dziękuję bardzo. A jak na to pytanie odpowie pan dr Wiesław Żyznowski, prezes zarządu Mercator Medical? Ja tutaj byłbym bardziej pesymistyczny. Wydaje mi się, nie mam jakichś szczegółowych analiz, nie znam ich, ale wydaje mi się, że potencjały biznesów, o których mówimy, odzwierciedlają potencjały rynków, z których te firmy wyrosły. I będzie bardzo trudno polskiej firmie, która ma w Polsce 30-kilku milionowy rynek,
w Europie Środkowej tutaj i centralnej rynek no już może kilkuset milionowy, ale zróżnicowany i już nie do końca rodzimy, będzie bardzo trudno konkurować z firmami amerykańskimi czy chińskimi, które na swoim generycznym, tym oryginalnym rynku zaczynają od potencjałów, wiemy jakie są potencjały populacji i dochodu narodowego Stanów Zjednoczonych czy Chin. I ja Państwu powiem tak, że tutaj niektórzy z nas są starsi, niektórzy młodsi. Chciałbym dożyć takiej sytuacji, żeby polska firma zawojowała naprawdę cały świat i żeby stała się brandem takim, jakie tutaj były wymienione Amazon, Apple, Facebook i tak dalej. Bardzo tego chciałbym, ale wydaje mi się, że jedyna droga, którą taka firma musiałaby przejść, i to zabrzmi może nie w tonacji, w jakich dzisiaj powinniśmy się wypowiadać do końca, to ona musiałaby polegać na tym, że rośnie do pewnego momentu ta firma w Polsce, ale później w jakiś cudowny sposób przeszczepia się na rynek albo amerykański, albo chiński, albo jakiś inny, nie wiem, hinduski, jakiś inny wielki. Oczywiście nie ma takich cudownych przeszczepień. Jedyne, co ta firma mogłaby zrobić, to albo przejąć, albo zrobić fuzję z jakąś rodzimą firmą i przenosząc swój know-how na ten wielki rynek już rozwijać się w sposób światowy. No to bardzo, bardzo trudna kombinacja i nie wiem, czy są takie przykłady firm nawet pochodzących z większych rynków, jak firmy niemieckie czy firmy angielskie, jeśli wziąć Europę, którym się to udało. To dość trudna sprawa, ale odpowiadając bezpośrednio na pytanie, jaki my mamy taki rodzimy atut, którego nie mają inni, no nie odpowiem tutaj, nie powiem niczego oryginalnego, natomiast potwierdzę jako też 30-letni właściciel prywatnego biznesu i też 30-latek w biznesie, nawet jestem trochę starszy od Giełdy Polskiej, jeśli chodzi o moją aktywność biznesową, ja potwierdzę jako praktyk wieloletni, że naszym atutem polskich firm jest to, że możemy odgrywać rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówiąc z grubsza tutaj o terytorium na Słowiańszczyźnie, to są Słowiańszczyzna i słowiaństwo to są pojęcia XIX-wieczne, ale one nadal są aktualne. Po prostu polski biznes może się znacząco liczyć zarówno na południe od Polski, jak i na wschód, jak i może trochę na zachód. I to jest nasz największy atut. I znowu chciałbym wrócić do słów włodarzy Giełdy Polskiej, a nawet zaapelować tutaj publicznie, co zresztą też miałem okazję wcześniej zrobić w rozmowie z doktorem Bittlem, zachęcić Państwa do tego, do powrotu o takim mini mocarstwowym myśleniu w przypadku GPW. Ja pamiętam, że w latach 90, może nie 90, ale w pierwszej dekadzie lat 2000 i być może na początku drugiej dekady mówiło się, że GPW ma ambicje stać się ewidentnym liderem w Europie tutaj środkowej i wschodniej. Być może jest już takim liderem, ale z mojego punktu widzenia nie jest jeszcze chyba tak międzynarodowo GPW traktowana, jak chcielibyśmy, żeby była traktowana, tak jak traktujemy, nie wiem, ja bardzo dużo mam do czynienia z Azją, no więc wszyscy wiedzą, ja też bardzo dobrze wiem, że w Hongkongu jest giełda, z którą się wszyscy najbardziej liczą i przepraszam, i największa firma w naszej branży, TopGlove, przepraszam, właśnie weszła na giełdę w Hongkongu i ma dual listing, ponieważ giełda w Malezji jej nie wystarczała, ponieważ ona jest traktowana lokalnie, więc weszli do Hongkongu. Polska firma Impost, pan Brzuska wszedł w tej chwili do Amsterdamu. No więc ja chciałbym zaapelować i życzyć
włodarzom giełdy polskiej obecnym i przyszłym, żeby powrócili do myślenia o giełdzie polskiej jako mającej taką pozycję, jaką polski biznes może mieć, i są takie firmy, które mają taką pozycję. My jesteśmy takim biznesem tutaj w tej części świata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To samo pytanie kieruję do pana Grzegorza Miechowskiego. Czy to może właśnie branża game devowa jest tą branżą, która ma szansę jakby wyróżnić się na tle innych zagranicznych konkurentów? No, prawdę mówiąc, nie mam pojęcia. Jest nas, Bogu dzięki, 40 milionów i liczę na to, że bardzo wiele branż przyniesie sukces. Natomiast co może być tym ważnym, to myślę, że bardzo ważne rzeczy padły już powiedziane. Niezwykle ważne jest to, co zostało powiedziane, że skracają się łańcuchy dostaw, wręcz zrywają się. To może oznaczać bardzo istotną zmianę w pozycji Polski na mapie gospodarczej. Ja to tutaj myślę, że rząd polski, polskie władze mają niezwykle ważną rolę do odegrania, żeby włączyć się w te zmiany, dobrze je wykorzystać do przemysłu, do polskiej ekonomii. Świetnym, jeśli chodzi o typowanie tych branż, pozwolę sobie bawić się nieco w wróżkę, to tak właśnie po samej liście, którą pan, zadając pytanie, wymienił amerykańskich spółek, widać, że to są spółki, są to spółki cyfrowe, nowe technologie. Szans powinniśmy szukać, chcąc wyjść z pułapki średniego dochodu, musimy szukać rozwiązań, które dodają dużą wartość dodaną, żeby ta wartość dodana była duża. Muszą to być rzeczy nowoczesne. Gospodarka cyfrowa dziś jest właśnie tą nowoczesną rzeczą, czy myśląc szerzej, czwarta rewolucja przemysłowa. Bardzo mi się też podobało to, o czym mówił wcześniej pan prezes MN System, o tym planowaniu długoterminowym. My też tu w 11 Bit Studios robimy. Chodzi o to, żeby nie myśleć w tej chwili w polskich firmach czy o polskiej gospodarce o tym, co się powinno nadarzyć w bliższych latach, tylko w dłuższej perspektywie. W 11 bitach my nie myślimy o tym, co się stanie 3-4 lata, bo te rzeczy są już zaplanowane, się dzieją. My w tej chwili myślimy o tym, gdzie się działo za 8 dalej i w dalszej perspektywie. I też tak myślę, powinniśmy myśleć o gospodarce cyfrowej, czy czwartej rewolucji przemysłowej. Nie o tym, gdzie działo za chwilkę, ale o tym, co będzie działo dalej, włączać się właśnie w te zmiany dalsze, inwestować w rzeczy, które będą w późniejszym czasie. Nie bałbym się też tego z Mercatora, że jesteśmy za mali na globalne marki. Te marki, które pan wymienił w pytaniu, to są marki bardzo wokalne, tak, Amazon, Microsoft, wszyscy znają te nazwy, ale pamiętajmy, że można być światowym liderem i działać w skali globalnej, zajmując bardziej niszową pozycję, nie mając tak rozpoznawalnego brandu dla, powiedzmy, każdego Kowalskiego, można mieć rozpoznawalny brand w swojej branży i mieć niezwykle silną pozycję, i takie spółki powinniśmy też budować. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tematem przewodnim naszej debaty jest przez giełdę ku nowoczesności i wydaje mi się, że zadaniem każdego z liderów biznesu czy też liderów państwa jest to, aby być w stanie nakreślać tą wizję przyszłości, żeby ją definiować i iść w tym kierunku i też definiować zmiany, jakie mogą się wydarzyć w przyszłości. Natomiast na koniec mam do państwa pytanie dosyć przewrotne i powiedziałbym, że nawet dość trudne. Co państwa zdaniem będzie tym czynnikiem, który jednak nie zmieni się przez najbliższe lata, przez najbliższe 10-15 lat? Mam tutaj na myśli zarówno czynnik taki biznesowy, jak i czynnik gospodarczy i zacznę od pana prezesa. Bardzo dziękuję. Już sesja w Tokio dobiega końca, więc nasz panel też musi się powoli kończyć, więc chcę bardzo krótko odpowiedzieć. Nie zmieni się jedna rzecz, że długoterminowa zależność między tym wskaźnikiem earnings per share, czyli zysk na akcję, a jednak wycenami spółek. Więc to, co było mówione o tym tworzeniu wartości dodanej, tworzeniu produktów, zwiększaniu wartości dodanej na pracownika, to będzie na pewno konstytuowało jeszcze biznes przyszłości. I wam wszystkim, całości emitentów, chciałbym z tego miejsca właśnie życzyć, żeby się wam, nam wszystkim udawało, bo też jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, zwiększać ten współczynnik zysku na akcję. Dziękuję. Proszę o odpowiedź pana Ernesta Pytlarczyka. O, to jest dość proste pytanie, bo można dopasować do niego jedną zgrabną odpowiedź.
10 lat to jest taka perspektywa, w której wydaje się, albo jest z dużą pewnością, możemy stwierdzić, że cały czas polska gospodarka będzie rosła szybciej niż pozostałe kraje Unii Europejskiej. Część ekonomistów nawet mówi o takiej złotej dekadzie i są ku temu, ja już nie będę wymieniał, ale jest ku temu szereg powodów, a więc myślę, że to otoczenie na najbliższe 10 lat będzie no takie, jak mieliśmy w tych ostatnich latach, czyli po prostu dość dynamiczne i Polska wyróżniająca się na tej mapie Europy właśnie tą dynamicznością, dynamiką rozwoju, a jednocześnie to jest na tyle krótki okres, że na przykład te wiele negatywnych demograficznych trendów, one dopiero, no powiedzmy po tych 5 lat plus, one dopiero zaczną się gdzieś tam mocniej rysować. Pana zdaniem nie zmieni się w najbliższym dziesięcioleciu? Ja się odbiję z tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, bo też wierzę w to, że jako 30-latkowie jesteśmy już wykształceni, mamy pierwsze doświadczenia i teraz czas na eksperymentowanie i zdobywanie wysokich szczytów, ale tak bardziej ku ziemi, gdybym miał się skierować, to przez kolejne 10 lat jedna naczelna zasada będzie obowiązywać. Klient jest najważniejszy i dla klienta powinniśmy tworzyć różne towary, produkty. Proszę odpowiedź pana prezesa zarządu Mercator Medical. Ja zacytuję klasyka krakowskiego, jako że jestem z Krakowa. Wszystko będzie tak samo jak teraz, tylko bardziej. Natura ludzka nasza się nie zmieni. Zawsze praktyka od teorii bardzo się będą różnić, życie oficjalne od prywatnego się będą różnić, ale technologie, cyfryzacja i biznes będzie coraz co bardziej, on będzie bardziej, czyli będzie coraz bardziej pędzący do przodu. Dziękuję bardzo. A jak na to pytanie odpowie pan Dawid Cycoń? No my jesteśmy stosunkowo młodym dzieckiem warszawskiej giełdy. Zidentyfikowaliśmy w 2018 roku. Natomiast to, co obserwujemy, to z roku na rok rosnące zaufanie do firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych. My mamy nadzieję, że przez kolejne 10 lat to zaufanie będzie rosło i ten proces będzie postępował. Natomiast ja bym się jeszcze dosłownie w jednym zdaniu chciał odnieść do wypowiedzi pana prezesa Rzeszowskiego dotyczącej trudności w skalowaniu z tak małego rynku, jak jest Polska, firmy na skalę globalną. To oczywiście ja się zgadzam z tezą, że to jest bardzo trudne. Natomiast takich przykładów było wiele, a chyba najbliższy mam firmy globalnej pochodzącej z małego kraju, która bardzo szybko urosła i bardzo szybko stała się rozpoznawalną marką, była Nokia. I w Polsce myślę, że mamy takie firmy, które mogą się stać taką Nokią światową. Dziękuję bardzo. Również pana Grzegorza Miechowskiego. Myślę, że to, co się nie zmieni przez następne 10 lat, a mam nadzieję, że i dłużej, to jest to, że pomimo tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, najważniejszy będzie właśnie człowiek, tak jak padło w klient. To musimy pamiętać, my na pewno w branży growej, to dla nas jest niezwykle istotne, że niezależnie jak niesamowitej technologii możemy użyć do stworzenia gier i kolejnych generacji, które będą wchodziły, to na końcu najważniejsze jest to, żeby stworzyć grę, która będzie spełniała oczekiwania graczy, będzie ciekawą w nich, wielką światem, który będą chcieli korzystać. To jest rzecz, którą możemy zapomnieć, musi nam przyświecać następne 10 lat dłużej. Człowiek jest najważniejszy. Dziękuję Państwu za te odpowiedzi. Wydaje mi się, że są bardzo inspirujące i bardzo budujące. Ja na swoich kartkach mam jeszcze wiele pytań, ale niestety czas nas goni i musimy kończyć. Także dziękuję wszystkim moim panelistom, dziękuję wszystkim widzom w internecie i dziękuję też Państwu, którzy byli obecni z nami na sali, w tym panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Panel prowadził Przemysław Gerszman. Dziękuję serdecznie. Gościem między innymi
Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Panowie, zapraszam i dziękuję za obecność na naszej scenie. To, że panel się zakończył, nie oznacza, że zakończyła się nasza uroczystość, bo ona będzie trwała tyle, ile trwa sesja giełdowa, czyli do 17. Ale w tym momencie chciałem podziękować serdecznie panu prezydentowi, który opuszcza nas. Dziękujemy, panie prezydencie, za obecność na spotkaniu. I dziękujemy za objęcie honorowym patronatem 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych. Szanowni Państwo, prezydent nas opuścił, ale tak jak powiedziałem, to nie koniec naszego spotkania. Za chwilę kolejne pozycje naszej uroczystości, kolejny panel, także proszę zostać z nami.